Rafał Figiel, studiu Radia Zielona Góra, czyli człowiek, którego dzisiaj na konferencji prasowej zapisałem sobie to, nazywano w sposób spektakularny. Dzień dobry w ogóle, witam. Dzień dobry, też. witam. No serdecznie. No więc tak, ja postaram się, wypisałem sobie cztery określenia. Zresztą, no że pan bombą transferową jest to już wiemy od piątku. Czyli pan Rafał Bomba... Tylko żebym był wypałem, a nie nie wypałem. Więc <śmiech> <to>. <śmiech> tak, tak, ale tak, profesjonalista to, 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 to podstawa. Człowiek awans, dzisiaj o panu powiedziano. Człowiek z innego świata o panu dzisiaj powiedziano. Chwalono tam pana tak, że tak się słodko zrobiło w pewnym momencie, nie wiedziałem, czy nie za słodko, ale generalnie, tak, na dzień dobry, fajnie pana tutaj witają, rozumiem, fajnie się człowiekowi na duszy robić, tak trochę pan tam czerwieniał wewnętrznie, trochę się wstydził, że tak ładnie mówił? No właśnie chciałem do tego do, dojść, że z jednej strony duże komplementy i fajnie to słyszeć, jest mi miło, ale z drugiej strony, no, czułem się niezręcznie, bo, bo jestem tylko człowiekiem, no, to chociażby odnosząc się do tego, ok, profesjonalistą staram się nim być. No, no, no to jest podstawa. Jak tam jeszcze, jakie pan tam to miał? Człowiek te... awans. Myślę, że dojdziemy no. jeszcze do tego, ale pan też troszeczkę się wzbrania przed tym, żeby mówić, no, że pan, zdecyd... gdzie, gdzie pan nie idzie, Zdecydowanie to Zdecydowanie ja się tak? wzbrania i będę się przed, tą, przed tym bronił rękoma i nogami, no bo to, to nie zawsze jest regułą, tak? A... Potem nie awansuje, ale jak ja powiedzą figiel winny, tak? No, ja... Odpowiedzialność jestem w stanie wziąć za wszystko i tak dalej, ale, ale to, żebyśmy też zrozumieli, o co w tym wszystkim chodzi. Człowiek z innego świata, no to totalnie bym się z tym nie zgodził. Ale pierwsza liga, trzecia liga, to jednak jest chyba inny no, to, to tak mi się to może. Trzeba doprecyzować, tak. że o jaki świat chodzi. No bo, <grym> no bo to rzeczywiście, piłkarski to, to, to dwie, dwie klasy różnicy, więc. No i chyba też organizacyjnie wydaje mi się, że, że, że między. Tak, tak mi się wydaje, przynajmniej między takimi klubami jak GKS Katowice, Wielka Historia. To nam się przynajmniej na im nie wydaje, że tam organizacyjnie to pan ma tam tylko grać w piłkę i o niczym nie myśleć, a na poziomie trzeciej ligi różnie bywa w klubach. To ja tak? powiem globalnie, że jeśli chodzi o pierwszą ligę czy o ekstraklasę, oczywiście dąży się do tego, żeby ta organizacja była na wysokim poziomie, ale nie zawsze ona jest, więc to nie jest z regułą, że znam kluby trzecioligowe, którzy są organizacyjnie wiadomo, zachowując wszelkie proporcje, mm -hmm. są lepiej zorganizowane niż kluby pierwszoligowe, więc to, to nie jest regułą, aczkolwiek no tak jak sam pan powiedział, z reguły ta różnica mm -hmm. organizacyjna, ona na pewno istnieje. No, no, tego człowiek z innego świata. A czy będzie ona, czy będzie duża różnica między Lechią a, a klubami pierwszoligowymi? No to się dopiero okaże, no bo ja w tym projekcie dopiero zaczynam brać udział, więc w jakimś czasie. Pod Podstawowe pytanie, które zadajemy wszyscy. Już coś tam wiemy po konferencji prasowej dzisiejszej, ale chciałbym, żebyśmy e, nad tym się chwilę zatrzymali. Czemu pan wraca? Z innego świata do świata. Na koniec świata można by też pół żartem, pół serio powiedzieć piłkarskiego, choć aż tak źle to tutaj e, nie jest. Natomiast jak tak człowiek sobie myśli, że y, piłkarz ma jeszcze kawał y, kontraktu w GKS-ie Katowice tak. i mógłby sobie jeszcze półtora roku grać, Pobierać pieniądze, lepsze pewnie też tak przypuszczam niż... Zdecydowanie lepsze. Niż, no. Nie, to operujmy na faktach, no zdecydowanie lepsze. Ja nie wracam z innego świata, tylko zwracam z obcego świata do swojego świata. Ja to tak nazywam, No dobra, bo, ale czemu? bo świat jest... pan sobie jeszcze półtora roku w obcym no. świecie pobyć i, i, i pożyć na, no, na poziomie wyższym, powiedzmy, tak? No, zdecydowanie tak, ale kieruję się czymś innym w życiu. E, głównym elementem, który... Powrót mój tutaj spowodował, no to też, też rodzina, to jest, to jest dla mnie podstawa. Tutaj żona z dwójką dzieci, e, mieszkałem tutaj w Łagowie. Żona jeździła za mną tyle lat, więc ja. Przepraszam, że... bo żona mnie może zabija, ale to nie mogła jeszcze chwilę poza panem pojeździć, poczekać? No, teoretycznie mogła, ale. Ale Czy powiedzieć... już miała dosyć po prostu. Nie, nie miała dosyć, nie miała dosyć. E, chciała też się sama rozwijać i, i taką decyzję podjęliśmy, aczkolwiek to był jeden z elementów, mm -hmm. które zadecydowały. Nie chciałbym się wdawać w szczegóły, ale ja też uważam, może to nieskromnie zabrzmi, ale dość dobrze rozumiem piłkę, postrzegam ją w taki, a nie inny sposób. I wiele rzeczy, które się wydarzyło w Katowicach, czy, czy po prostu w, w klubie, nie mówię, że one były złe, bo to nie o to mi chodzi, ale po prostu gdzieś tam tu 1%, tu 2%, tu 1% i to wszystko spowodowało, że. Że po prostu no, chciałem, też, e, chciałem też już wrócić, zmienić otoczenie, mimo tego, że, że bardzo ogromnym sentymentem e, darzę klub GKS Katowice, no bo patrząc przez pryzmat ilości lat, no to spędziłem tam cztery lata, no to jest, jest dużo uważam. I, e... No ale mógł pan w innym klubie na przykład zgrać na wyższym poziomie też i to, to, to też No nie, i dlatego tak? i wracamy do punktu wyjścia, co było jedną z głównych przyczyn, rodzina i sprawy osobiste. No dobra, a pieniądze... Pan no. powiedział, mówmy wprost, tak? No tak. Yy, wie pan, co było na papierze i, i na koncie no tak. w Katowicach? Wie pan, co jest w Zielonej Górze. Jaka to jest różnica? Ile razy więcej lub ile razy mniej nie się zarabia Nie, nie będę Katowice? bawił się w tabliczkę mnożenia, ale to było zdecydowanie więcej. E ale tak jak powiedziałem, no ja też mi się ludzie pytali, też zadawali się pytaniem, stary, półtorej roku kontraktu miałeś, co ty chłopie, no jak? Mhm. Ja mówię, no, no tak, no tak, ale ja sobie kiedyś obiecałem, e, zaczynając grę w piłkę, że jeśli przyjdzie moment, że, że gdzieś coś się wypali, w cudzysłowie coś e, inaczej będę widział, nie będę miał na wiele rzeczy wpływu, e, no to po prostu z, mimo wszystkiego Powiem dość. No i tak było w tym, w tym momencie. I oczywiście pieniądz jest, jest bardzo istotny, ale, ale wierzę, że tak jak powiedziałem też na konferencji, ja wierzę w projekt i w pracę i, i że prędzej czy później e, to się wszystko odbije. Nie, nie chcę też być źle zrozumiany, że, że wierzę w to, że zaraz nie wiadomo ile zarobię i tak dalej. Bo nie, bo nie, nie o to mi chodzi. Bo rezygnując z GKS-u, z półtora kontraktu, zrezygnowałem z bardzo wielu, e, wielu rzeczy. Ale dla mnie są w życiu trochę ważniejsze sprawy, aniżeli, aniżeli tylko te materialne. Pan powiedział, że zrezygnował pan rzeczywiście z tego tak, kontraktu. Z pełną czy, to, czy, czy, czy to jest łatwo zrobić generalnie? No bo masz na papierze umowę i, mm. i, i denerwują się piłkarze, na przykład jak są zwalniani pewnie, ale z drugiej strony jest trener działacz, który nie wiem, liczy na ciebie stawia na ciebie, ma umowę, wydaje się, że ma pewniaka. Tak? A pan idzie, hej, hej, chłopaki, a mi się odechciało u was, to oni tam piana na usta, pewnie to, to, to było łatwe, czy nie? No to nie do końca tak było, że mi się odechciało, bo to już też dojrzewało. Ja nie, to był cudzysów, jakby ja to... Rozumiem, mm -hmm. rozumiem przenośnie. Ee, ja podpisując. Bo paradoks jest taki, że rok temu przy, o tej, no, o tej samej porze, w listopadzie, zeszłego roku, przedłużyłem kontrakt. No. O kolejne kolejne no, dwa no, lata. No, no przecież, wariant, no przed po roku <laughs> Ale przy przedłużeniu kontraktu e, z dyrektorem Guralczykiem. E, Zaznaczyłem, że po prostu no, podaliśmy sobie rękę, on też bardzo dobrze się znaliśmy, bardzo dużym szacunkiem się, się darzymy nawzajem i do tej pory, i, i podaliśmy sobie rękę i poprosiłem o taki niezapisany element umowy, gdzie, gdzie po prostu powiedziałem, że z racji tego, że rodzina to już był ten rok, gdzie zostałem sam w Katowicach, a rodzina. Żona z dwójką dzieci wróciła tutaj do łagowa, a ja sam mieszkałem i nie wiedziałem, jak, jak, ja, jak ja będę funkcjonował tam sam, a nie wiedziałem, jak oni będą funkcjonować tutaj sami. Mm -hmm. Że z racji takiej rozłąki, że może przyjść moment, że po prostu będę potrzebował po prostu odejść, zwyczajnie wrócić, wrócić do domu. Czyli no bo... ktoś z jakimś tęsknił, rozumiem, tak? Tak też, mówiąc no, po polsku. No ale ja, ja dwójkę dzieci mam w wieku 5 i trzech lat, no więc ja, ja nie będę się tego bał i, i mówię wprost, że też też tęskniłem za nim. To jest, to jest normalna sprawa, uważam. Mhm. Oni za mną, czułem się w obowiązku też, żeby wrócić i żeby pomóc. Pomóc, no bo dla mnie rodzina, dzieci, no to to jest, to jest klucz i to jest podstawa ponad wszystko. Nie no super, że o tym otwarcie mówimy, bo to wiadomo, nie, wydaje no. się, że twardziele, piłkarze, tak nie. pieniądze grube i tam nie, żadne no to... sentymenty, nic takiego, no. a wiemy, że też wychodzi, że jesteście też ludźmi, tak? No proste, no bynajmniej ja tak mówię o sobie, ale też też łamiąc trochę może tych stereotypów, o których pan powiedział, no wiele osób tak myśli, no wiadomo, że, że to była, to nie była łatwa decyzja, no bo jestem świadom też tego, że rezygnując z poziomu pierwszej ligi będzie mi ciężko teraz na niego wrócić, tak? Jeśli tego nie zrobię mhm. z Lechią, nie awansujemy. No to już polecą, półtora roku poleci, 34 lata Świadomy uznać, jestem tego, tak, że aha. może być ciężko z kolejną propozycją na, na poziom pierwszej ligi, więc zrezygnowałem świadomie, ale to, to była decyzja suwerenna, która była przemyślana i za którą biorę pełną odpowiedzialność i wracając do tego punktu, do tego pytania, które pan zadał, podaliśmy sobie rękę i, i z dyrektorem no i tak ustaliliśmy. On powiedział, ok, Rafał, z racji szacunku do ciebie, jeśli przyjdzie taki moment, no to, no to Czyli przyjdź, to teraz powiedz. nie było problemu, tak? Nie, się... żadnego. Było zaskoczenie, zdecydowanie, no bo, no bo klub się tego nie spodziewał, dyrektor czy trener i no ale, ale taką decyzję podjąłem, oni to uszanowali, bardzo im za to dziękuję, jestem im wdzięczny i mamy teraz dobre relacje, bo, bo z dyrektorem jestem w kontakcie i, i, i to wydaje mi się, że to to w tym powinno chodzić. Okej, okay. w lechi Zielona Góra pan będzie Mózgiem, silnikiem, motorem napędowym, nie wiem, jak pana jeszcze nazwać. Z kolei łatki będziemy panu przyklejali pewnie, ale to tak ma chyba być, tak, że pan ma, pan ma rządzić tą drużyną na boisku w zasadzie, tak? Chciałbym, życzyłbym sobie, tam, życzyłbym sobie tego, żeby, żeby tak było, aczkolwiek e, ja będę robił wszystko, co w mojej mocy. Wiadomo, że no, tu też tu nie odkryje Ameryki. No, jest nas 11 na boisku i 20 parów w kadrze, więc więc to tak naprawdę odpowiedzialność musi się rozłożyć na, na wszystkich, ale jestem świadom też tego, że, że wieku nie oszukasz i w tym momencie będę najstarszym zawodnikiem w szatni, więc więc... No i co z tego. No tak, tak, dlatego Bardzo też. Bardzo dobrze. To nie dość, że na boisku pan tak, w szatni, Choć tak nie wiem, czy, czy Sylwestrzak Radosław nie jest, rok młodszy jest. Aha, tak, okay. ale z drugiej strony, no, też automatycznie odpowiedzialność się zwiększa. Ja jestem tego świadom, jestem na to gotowy to podjąć. No i, i chciałbym przede wszystkim być dobrym zawodnikiem, który, który pomoże drużynie na boisku. To jest dla mnie podstawa. A Służyć pomocą, jeśli chodzi o trenera Andrzeja Sawickiego. A pan jest i... też jego asystentem, zostaje? Tak, ja tam byłem dzisiaj na części konferencji, tak, tak zrozumiałem, że również, tak? Tak, e, tak no, no tak, nazwijmy to rzeczy po imieniu, Zostaje asystentem, ale, ale bliżej mi zdecydowanie jest do szatni i bycia mhm. w szatni. A to, w jaki sposób, w ilu procentach trener będzie chciał korzystać z mojej wiedzy, no to już tylko i wyłącznie od niego zależy, ja służę pomocą i uważam, że jestem w stanie pomóc, no ale to już... Przecież, przepraszam, miałem karteczkę, zapisałem sobie jeszcze, że Ten pan ma Rawał ma potencjał do bycia trenerem, tak powiedział Maciej Murawski, ma, a ma pan takie, pan to czuje, że ma takie predyspozycje, żeby, żeby to, co pan teoretycznie wie o piłce przekładać młodszym chłopakom, młodym, a nawet w swoim wieku coś tam, yy, nawet warknąć czasami i powiedzieć, że grasz nie tak, jak powinieneś, coś, coś takiego czuje pan, że, że, że jest panu? Uważam, że tak, uważam, że mam ku temu predyspozycję, ale to wszystko musi się opierać na merytoryce, no, no... No bo ja uważam, że dzisiaj czasy krzyku i huków się skończyły i, i dzisiaj, żeby trafić do zawodnika, no to musisz dotrzeć do niego merytorycznie, musisz obronić swoją tezę i, i żeby zawodnik to zrozumiał, a dzisiaj zawodnik jest roszczeniowy i on chce serwisu i serwisu w postaci odprawy, analizy, pomocy i, i dzisiaj niestety zawodnik, niestety, dla trenerów, którzy nie są przygotowani merytorycznie, a stety dla trenerów, którzy są przygotowani, że zawodnik dzisiaj ma dostęp do wszystkiego. On dzisiaj ma dostęp do, do odpraw indywidualnych, do analiz, menadżerowie im to często gęsto robią, mają ludzi o treningu, więc ten zawodnik ma serwis i chcą sprostać w oczekiwaniom tego zawodnika, no jako jako ten trener w przyszłości będę musiał temu sprostać. I, i, a ja to przykładam dzisiaj, będąc zawodnikiem, yy, działa to podobnie, bardzo podobnie, no bo jako zawodnik, co z tego, że jestem starszy? No, ja muszę do niego trafić jako do człowieka, najpierw, żeby później trafić do niego jako do zawodnika. No i myślę, że, że huki, krzyki tutaj dzisiaj. Ale bo, no dobra, ale niech pan powie, ale w ogóle, jak pan to ładnie ujmuje huki, krzyk, posłużę się tym nie, nie powinien funkcjonować w szatni, idziecie po pierwszej połowie. Dramatycznie, gracie źle. Czy trener powinien przyjść merytorycznie? Panowie, przechodzimy z takiego na taki system. Zdecydowanie lewa tak. strona, tak? Czy, czy, czy nie jest czasem tak, że warto huknąć, słuchajcie, obudźcie się. Co to kurczę jest? Tak? Trener, trener, który krzyczy, uważam, woła o pomoc. I, I takie jest moje odczucia. Człowiek, który krzyczy, woła o pomoc, no bo to jest, to jest to element, uważam, bezradności. No Ja przede wszystkim chciałbym, wiadomo, że to nie jest też tak, że my się będziemy głaskać, bo to nie mhm. o to w tym chodzi. Tu trzeba rozgraniczyć to wszystko, i... ale kluczem, jest to, żeby pomóc merytorycznie. To jest podstawa. I żeby pomóc merytorycznie naprawdę nie trzeba krzyczeć. To okay. jestem, doświadczyłem tego i. Nie, bo no, sobie wyobrażam tak, taki trener przyjdzie i będzie tylko taki spokojny, merytoryczny, a nie potrafi pobudzić też drużyny, to też. No tak, No Nie tak. wiem, tak. czy czasami nie brakuje takiej. Co innego, jest, co trenera, innego tak? jest pobudzić, co innego jest władować złość, rzucając tablicą. To są dwie różne rzeczy, bo co inny, pobudzić, ja. Okej, okay, ja, ja też jestem zdania, że trzeba użyć mocniejszy, mocniejszych słów, ale one muszą przenikać przez merytorykę. To jest podstawa, bo dzisiaj zawodnik, on nie. nie nie dotrze do niego, nie wiem, biegnij szybciej, <noise> musisz szybciej zareagować. No dobrze, no ale dobra, trenżer, ale w jakiej w tej sytuacji konkrety? No ja chcę konkretów. Jak co mam powinien... szybciej biec, to jak nogi przekładać, tak? Niech pan mi no, powie. Ja oczywiście co, się, powinienem, się teraz co powinienem w tej konkretnej sytuacji aha, zrobić, aha. no bo ja oczekuję od trenera konkretnej podpowiedzi. Ja nie oczekuję, bo tak trzeba, tylko dlaczego tak trzeba. W jaki sposób trenera zdaniem powinien w tej sytuacji konkretnej zareagować. No bo to, że ja przegrałem pojedynek, ja wiem. No dobra, ale pan zetknął się z trenerami wieloma. Dużo jest jeszcze trenerów... Dlatego są takie te, tre, wnioski, jakie są. Trenerów krzyka, czy jest dużo? Którzy bazują tylko na... No I potem się mówi, motywator wspaniały, bo wargnął, mm. krzyknął. Jest dużo? Czy jednak w Polsce się odwraca sytuacja tendencja, i jest merytoryka przede wszystkim? Tendencja się odwraca i ja widzę też taką różnicę i przewagę młodych trenerów, że oni też dostosowali się, uważam, że ewoluowali razem z młodymi zawodnikami, dostosowali się do nich w kontekście umiejętności miękkich, też, że oni też, tak jakby ci młodsi trenerzy, potrafią mówić, mówię tu tak, parafrazując to, językiem tych młodych ludzi, oh, że okay. zmierzam do tego, że nie dostosować się do nich, ale szybciej dotrą do nich, aniżeli ten, ten trener... No, jak mogę tak powiedzieć, starszej daty. No, tak miś, ta, ta, Takie są moje wnioski i to są fakty, uważam i. A nie potrafią się starsi trenerzy. Mentalnie nie potrafią się rozumiem, zmienić. Nie da się. To, 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 to wynika ja z natury człowieka rozumiem to tak. Ja też bo on... nie wrzucałbym wszystkich do jednego worka, bo to też nie ma co generalizować. Stereotypów jest dużo i, i nie mówię, że wszyscy tak, tak e, taki mają problem, ale widzę taką tendencję, że, że często ci starsi trenerzy są zamknięci na swoje jakieś tam przeświadczenia, wizje. Mhm. E, a ten młody trener ewoluuje i to jest ta różnica. Uważam, która, która dzieli. U, w moim odczuciu tylko im plus. Okej, okay, powiedział, znowu nawiążę do słów Macieja Murawskiego. Maciej dużo mówi zawsze i, i, tak, i, i tak. najwięcej mówił na konferencji, nie da się ukryć. Rzucił coś takiego, że pan jest zwolennikiem tego, jak Raków Częstochowa gra. I to troszkę się kłóci z Lechią Zielona Góra z tym, co gra. To ja poproszę po polsku, po ludzku powiedzieć, jak gra Lechia. Co pan widzi w Rakowie i jak to wszystko połączyć, przełożyć? Czy to trzeba. Tu musi ewolucja zajść po prostu, tak? Czy pan się będzie wcinał Andrzejowi Stawickiemu w takim razie teraz, tak? Trener Maciek powiedział tak, jak ja. jak ja bym, y, On to tak, takich słów użył. Chciałbym też to właśnie trochę sprostować, bo on to tak powiedział, jak ja bym. Y, Jakby się panu nie podobało, ja to jak gra, jak ja graję, to, to tak po pierwsze. To a dwa, że tak, jak ja bym był. Na naślad... nie wiem, kopiował. Marka o, ko Kopiował Marka Poprzuna. to tak nie jest. Ja miałem przyjemność e, pracować z trenerem Markiem i miałem też szczęście trafić na ludzi, trenerów, no bo to to nazwie szczęściem, którzy tego rozumienia gry mnie nau nauczyli, no bo czy, czy głównie trener Marek, ale czy jego asystenci począwszy od Kędziorka, skończywszy na Sikorskim, czy Makowskim, czy teraz e, cała grupa Deduktor, no to Dawid Szwarga, Tomek Wodarek, no to. No to... Nie będę ukrywał, no tutaj dużo zrozumiałem, dużo się na, od nich nauczyłem. No i to nie jest tak, że ja, ja chcę kopiować to, co, to mm -hmm. co było w rakowie, bo nie, bo tak nie jest. Ja, ja stworzyłem swoje zasady, mam swoje zasady, jeśli chodzi o funkcjonowanie na boisku, system, który ja preferuję na podstawie tego, co robiliśmy w rakowie. Na, to nie jest tak, że to jest kopi i wklej, bo, bo, bo ja to sam tworzyłem, to nie jest tak ja To jest mój pogląd na piłkę, ale opierający się o jakieś tam, no nie będę ukrywał, że też się wzorowałem na Rakowie, ale... O, 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 ale powiemy coś tak upraszczając, jaki to jest w takim razie system? System 3 4 -3, system? to jest to samo, co, co, co tutaj Lechia, system 3-4-3, więc no bardzo jestem zwolennikiem... Tej gry, którą preferuję Raków. O w ten sposób bym, bym powiedział, ale to nie jest tak, że ja kopiuję to, co gra Raków. To, to nie. Chociaż Andrzej 3-5-2 też no mocno tak, ale... stosował. Tak? No tak, no to, to też jestem na to, tak na... mówię o swojej subiektywnej ocenie i swoim gdzieś tam zdaniu, że jestem na to jak najbardziej otwarty, ale punktem wyjścia dla mnie jest 3-4-3, ale nie zamykam się na, na nic innego. No, ja chcę się uczyć wszystkiego i. I tak naprawdę czym więcej ja będę rozumiał tych systemów, sposobów gry zasad, no to, to ja będę też mądrzejszy jako zawodnik jako trener. To mi da odpowiedź na wiele rzeczy, więc to na nic się nie zamykam. I broń Boże, nie neguję tego, co jest w lechi, bo bo oglądałem już sobie parę parę ich spotkań z jesieni i, i są elementy, które, które tak jakby ja inaczej widzę, ale są jest też bardzo dużo elementów, które są pobieżne z zmienia. Ja nie człowiekowi, który. Nazwijmy to, mniej rozumie systemy 3, 5, 2, 3, 4, 3. Jakby pan tak po ludzku powiedział, że uważa pan, nie mówię o Lechi, tylko jak, jak, jak o tym pańskim systemie, tak? Tam ma być więcej, nie wiem, pykania piłeczki, nie, ja bardziej prefer... tiki-taki, no bardziej panu... defensywy i wyjścia szybkiego, a To jest panu... pan panu widzi, panu tak po ludzku, że tak powiem. Dla takiego człowieka przeciętnego, który idzie na piłkę nie zna się jakoś specjalnie, widział w telewizji dużo piłeczki, tak? I chciałby widzieć jakąś tam y, y, dobrą piłkę na, na, no na poziomie jest... trzeciego. ale to tak po ludzku, mhm. jak jakby pan to opisał. Kwestia priorytetów. Ja powiem tylko i wyłącznie o mój punkt widzenia na to, jak ja bym kiedyś chciał, żeby mój zespół funkcjonował, ale to wiadomo daleka droga do tego. No to dla mnie priorytet jest na ten moment, bo to wszystko ewoluuje. Mówię w tym dniu, że... Że priorytety są proste. No, jak najszybciej przedostać się pod bramkę przeciwnika i dla mnie, czy to zrobić krótkimi podaniami, czy dłuższymi, no dla mnie nie ma ta przysłowiowa laga. Ona nie ma dla mnie problemu, no, jeśli... Od razu mi to też do głowy przyszło. Tak no, tam że, że, dzisiaj że... nawet na konferencji padło, że przysłowiowa laga, dla mnie nie ma ona problemu, jeśli ona wygeneruje przestrzeń i, i spowoduje, że mój zawodnik będzie jeden na jeden z bramkarzem. Dlaczego nie? Jeśli przeciwnik generuje przestrzeń za plecami, no to, to dlaczego jej nie wykorzystać? No, ale to jest najprostsze do odczytania przez przeciwnika chyba tak. A paradoksalnie najłatwiej łatwiejsze do zrobienia, bo mamy dwie strefy. Mamy strefę przed sobą i za sobą i dzisiaj często gęsto zawodnik na boisku jest broni tylko strefy przed sobą, bo jest dużo łatwiej ją bronić, a ta za sobą jest groźniejsza, bo jest, bo jest bliższa naszej bramki okay. przeciwnika. Więc y, to są takie elementy, które które wiadomo, czym głębiej wejdziemy, możemy dyskutować. Czyli nie gramy w poprzek, tylko do przodu. Tak, proszczę po... totalnie. Tak? No, ale tak, no, gra w moim odczuciu celem gry jest gra środkiem, no bo, bo jest więcej kątów podań, bramka stoi na środku, a każde podanie do boku będzie spowalniało, spowalniało akcję i da czas mm -hmm. odbudowy przeciwnikowi do struktury. Więc, więc dla mnie to jest o, dla mnie. Ja mam taki punkt widzenia. Dzisiaj jest moda też na Brighton, gdzie, gdzie tak. Brighton buduje od tyłu skupia, i to są fajne elementy. Ale to jest całkowite inne DNA, bo może nie tyle co DNA, ale inne priorytety, bo, bo chociażby Brighton nie znam od, od środka tych zasad, ale moż, mogę wnioskować, że, że mają na celu zdobywanie przestrzeni poprzez wymianę krótkich podań. A, 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 I to jest bardzo dobre, i to jest słuszne. No, to jest też wiadomo, wszystko dobiera względem, względem materiału ludzkiego, jaki masz, i ja się na nic nie zamykam. Ale ja po prostu na ten moment widzę to trochę inaczej, i, i, i tyle, co pan mówi, jeszcze jak, jak najprościej u, jak uprościć. No, cały czas presja na przeciwnika, cały czas, jeśli jest tylko możliwe, to w obronie wysokiej dążyć tam jak najwyżej do odbioru piłki, a w obronie niskiej tylko I jeszcze wtedy. jeszcze na intensywności wielkiej, jeszcze pan powie. No, no, no och, tak. To... No do tego dążyć. Cały czas wychodzić ze strefy komfortu i do tego dążyć, a w obronie niskiej tylko wtedy, kiedy przeciwnik zabierze nam piłkę i nas do niej zepchnie. Obrona niska, obrona wysoka to są fantastyczne w tych ostatnich latach sformułowania. A, się, a swoją drogą ten Brighton to już taka refleksja. Jest pan trzecim, nazwę pana teraz trenerem, trzecim trenerem z tego regionu południowego, który mówi mi o Brighton, że jest jakimś wzorem, tak? bo, no bo tak, rzeczywiście to, bo chwali się to, strasznie w tej chwili. Brighton, de tak? Zerbi wprowadził bardzo wiele nowinek, i które ja też ja też wzoruję się na nich, oglądam chociażby poprzez pauza na piłce. Tak? Dzisiaj się skończyły czasy, gdzie, gdzie się mówi, przegrać trzy razy stronę, niech przeciwnik pobiega. Trzeba sobie odpowiedzieć, co jest celem. Czy celem mm -hmm. jest przegranie strony i gra w sześć, czy celem jest progresja piłki. No bo co, no. o co w piłce chodzi? Jeśli ja mam możliwość zagrania do przodu, no to moim celem zawsze powinno być granie do przodu. A okay. nie przegranie koronki i. i... Będziecie tam mieli wymianę myśli widzę szkoleniowej w tej w ze i ich przyszłym. Druga sprawa, na przykład chociażby wracając do tego Brighton, lubię ich oglądać, bo bardzo fajnie, dużo działań indywidualnych z piłką, gdzie stoją na piłce, gdzie nie grają schematycznie, gdzie czekają na ruch przeciwnika, próbują się wyciągnąć przeciwnika po to, żeby wykorzystać strefę, którą generuje za plecami. Więc jest wiele takich rzeczy. Y, które warto śledzić, i a nie ukrywam, że to robię i od każdego czegoś się uczę. Wracamy do człowieka awansu, oh. bo o tym musimy powiedzieć. Został pan dzisiaj nazwany człowiek awans, bo z paroma zespołami pan rzeczywiście awansował. Y, niech pan powie najpierw, ja mógłbym wymieniać, ale to z pańskiego, z kim pan awansował? Z Lech, z znaczy z UKP pan awansował na pewno? Tak, tak te wtedy, wtedy 11 czy 10 lat temu 10 lat. Tak, tak. Z UKP, potem raz. Potem był awans z Rakowem do do pierwszej ligi i do ekstraklasy potem z pierwszej ligi do ekstraklasy potem z Podbeskidzia z pierwszej ligi do ekstraklasy cztery i potem z GKS Katowice z drugiej do pierwszej ligi Człowiek awans. No, to są fakty. Śmialiśmy się przed wejściem tutaj na antenę, na wizję, że jest pan talizmanem, być A, może tak. Pan nie. zaprzeczał na tym, że słuchajcie, wy mi tu nie przyklejajcie łatki, bo to się mnóstwo hmm. rzeczy musi złożyć, tak? Ale tak, myślał tak. pan sobie, kiedyś może, kurczę, rzeczywiście przyszedłem i tych pięć awansów akurat nam wyszło, że to, to jak ja przychodzę, to taką cegłę zawsze, takie tchnienie figiela czy figla pana się właściwie odmienia, przepraszam? Różnie, różnie mówią, ja to jest cały czas element sprzeczny, bo jedni. Mówią, jest że, hampla, hampla, pan jedne, też, jedni mówią, że na, każde nazwisko się odmienia. Kiedyś polonicki się zapytałem, to mówi to zależy, jak brzmi fonetycznie, więc ja zgłupiałem i ja mówię Rafała Figiel. Nie wiem, czy jak? poprawnie. Rafała Figel. Ale są czy odmienne polskie nazwiska, sorry. No, a mi poloniska kiedyś powiedziała, że się zależy wszystko od tego, jak brzmi fonetycznie, to i w moje. To Ale Ja już nie wiem, powiedzcie, ja, ja chciałem zupiałem. powiedzieć o tym, czy, 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 czy pan się zastanawiał, Dla czy mnie... tchnienie Figla lub Figiela lub Ech. Rafała Figiel w tych awansach było rzeczywiście tak potężne, że, że można pana w jakiś sposób utożsamiać z tym, że jak pan przychodzi, to jest rzeczywiście. Awans. Dobrze co, jest. Co do nazwiska, niech każdy sobie sam zadecyduje, czy je odbijać, czy nie, bo mnie to najmniej interesuje. A co do tego, co pan zadał pytanie, no to są fakty, tak? No bo tych, te awanse ja rzeczywiście brałem w nich udział, ale to nie jest tak, że jestem talizmanem, bo odbijając piłeczkę też, też zaliczyłem spadek jeden czy drugi, więc, więc to tak nie działa. No, ja, ja się przed tym zbraniam, bo to, że ja zrobiłem te awanse, nie znaczy, że ja zrobię następne. No, w każdym z tych awansów co innego o nim decydowało. Począwszy od, od poziomu, skończywszy na zespole, organizacji klubu itd tak dalej, i tak dalej. Więc to, to nie jest regułą. Żeby awans e, miał Skutek doszło do skutku, żeby ten awans, żebyśmy go zdobyli, musi być spełnionych wiele rzeczy, musi się złożyć wiele, wiele rzeczy w tym, te potoczne szczęście, które też musimy mieć. Jako, A, jako ale rozmawiał pan z Maciejem Murawskim, rozumiem, że jest z nim głównie pan rozmawiał tak, tak. o pracy w Lechi. Rozmawialiście coś na ten temat generalnie, że słuchaj, półtora roku podpisujemy awans za 24, yy, nazwijmy to wiosna przetarcie dla ciebie w tym zespole, potem dobieramy kogoś, obudowujemy jeszcze zespół fajnymi rezerwami i na 25 atakujemy. Ja, są takie plany rzeczywiście. Ale ja będę zawsze tym, tym hamulcowym co do takich planów, bo rzeczywiście jestem zwolennikiem planowania długofalowego i tak dalej. Od tego jest prezes, struktura klubu ale my jako zawodnicy czy, czy trenerzy, my musimy się skupić na procesie. Ja nie mogę myśleć o, o tym, czy ja w 2024-2025 zrobię awans, czy nie. Ja muszę dążyć do tego, żeby go zrobić, a struktury klubu całe muszą myśleć o tym, co w przypadku, kiedy ten awans nastąpi. Mm -hmm. One muszą być gotowe na to, a, a ja nie mogę się na tym skupić, czy ja zrobię, czy nie. Ja dążę do tego, żeby go zrobić. No ja tu. Mówię tak trochę politycznie i dyplomatycznie, ale, ale tak to wygląda. No bo nie, byłbym głupcem, gdybym sobie założył, że ja na pewno awans zrobię i będę szykował już kadrę w czerwcu 2024 na, na lipiec 2025. No, no nie, tak nie. Ja, ja biorę to pod uwagę, myślę długofalowo, i w momencie. Mówię cały czas o swoich odczuciach. U, 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 u. Ale nie, nie jest tak, że powinien się mocno zrozumieć, że biorę pod uwagę tylko. 2,25 robimy awans A to i te, to... ten nasz proces jest podporządkowany. Po, A nie, proces, sobie, proces nie, dla nie, procesu nie. No to jest sztuką sztuki. Pan mnie źle zrozumiał. zrozumiał. To jeśli my powiemy sobie, że chcemy zrobić awans i w tym sezonie walczymy o awans, biorę na klatę i biorę za to mhm. pełną odpowiedzialność. Jestem tego zwolennikiem, żeby głośno o tym mówić. I nie mam z tym problemu. Okay. Tylko ja w sezonie, w którym będę walczył o awans, ja nie myślę, o kolejnym sezonie, co, co ja zrobię w sensie, że ja już zakładam, że ja na pewno za sezon będę w wyższej lidze. Bo ja tak zrozumiałem pana pytanie na początku. Że, że od tego są już struktury a ja jeśli widzę na wiosnę, że, że mówię tak hipotetycznie czy czysto że, że rzeczywiście ten awans jest w zasięgu ręki, to wtedy jako zawodnik, jako zawodnik nie ale jako trener mam prawo o tym myśleć, żeby budować zespół już, już myśleć co będzie w poziom, poziom wyżej A co pan wie w ogóle o Lechii Zielona Góra na dzisiaj poza tym co, 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 co od Macieja pan pewnie Murawskiego usłyszał i od wszystkich panów, którzy na przykład byli na konferencji bo hmm. tam był ma Marcin Zegzula, był tam pan Tomasz Skrzyp tak, tak. Był tam Andrzej Sawicki, czyli od nich ma pan, a czasem warto też z zewnątrz coś a. usłyszeć o Lechi. Ja mogę tylko powiedzieć, że bardzo mało pieniędzy idzie tutaj z miasta na tą Lechię, na co utyskuje również klub, bo myślę, że tylu, ile piłkarzy i piłkarzyków w sensie wieku działa wokół Akademii Piłkarskiej Macia Morowskiego i Lechi, to zasługuje na większe pieniądze. No Obiekt to pan wie, jaki jest. No, tak. no, cudów nie ma, chociaż postawiony jest ten, ta, 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 ta trybunka, więc infrastruktura, no tak, szału nie ma, ale to się się Da zrobić, tak? ale generalnie obserwował pan w ogóle to, co się działo: klub i drużyna, bo mówił pan, że oglądał troszkę meczyków. Ale jak, jak pan postrzega jako człowiek trochę stąd, a trochę z boku? Jednak Zdecyd w ostatnich latach zdecydowanie uważam, że jest już wiele rzeczy do, do, do zrobienia, ale, ale też widzę duży postęp i ja uważam, że żeby coś poszło do przodu, no to, to wynik sportowy to musi to. Wynikiem sportowym byśmy się obronili. I uważam, że, że ten cel, jakim będzie niezmiennie, no, no, ja będę walczył w każdym meczu w, tym, w tej rundzie, bo kto wie, kto wie, co się wydarzy teraz. Ale jeśli nie teraz, to w następnym sezonie no, na pewno ten cel będzie jasno postawiony i i myślę, że ten wynik sportowy wiele rzeczy by ułatwił. No tak, takie jest moje zdanie, biorąc pod uwagę, że robiąc już tyle w trzeciej lidze, na mm -hmm. tym poziomie, czyli ten dołek odrestaurowany, teraz, teraz walczymy jako Lechia o te, o, te, o te lampy i tak dalej, struktury tak, wiele, tak, tak duże jak, jak Akademia, Czy więc wbrew pozorom, mimo poziomu, i tak jest, jest dużo, ale wiadomo, no, no chcąc podnosić standard piłki w Zielonej Górze, no to trzeba cały czas podnosić jakoś, jakoś klubu i tego wszystkiego. Zgłaszam się jeszcze, wetnę się z dodatkowym pytaniem. A pan jest zwolennikiem nowego stadionu, czyli najpierw stadion, a potem drużyna, czy najpierw rump wynik, a potem pod wynik budujmy coś większego? Nie, no, jeśli byłaby możliwość zbudowania teraz stadionu, no to ja jestem. No, tu dyskusja trwała taka, co wy chcecie, jakiś nowy stadion, jakby w trzeciej lidze gracie i ciągle w trzeciej no, lidze to... gracie i nie macie na, na ten, a Maciej powtarza cały czas, nie, 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 nie. najpierw stadion, bo my musimy po prostu rozwijać się cywilizacyjnie, nawet tak, i to zainteresuje również ludzi i będzie tu lepsza piłka wtedy, no? Tak, tak no to jest, to jest takie właśnie mówienie, które do mnie totalnie nie trafia, no bo no bo punktem wyjścia, no to są stadion, to jest to jest nasze miejsce pracy, no, no to to też stadion podejrzewam i muszę twierdzić, jestem tego pewny, że przyciągnąłby więcej osób, zbudziłby zainteresowanie i tak dalej, więc to jest yy, tak jakby naczynia powiązane ze sobą i i uważam, że tutaj no, to, jest, to jest punkt wyjścia. Baza treningowa i tak dalej, to jest fundament tego wszystkiego, żeby móc na czym budować. Bo co z tego, że, że ja będę miał drużynę i tak dalej, i wiele takich przypadków jest chociażby, nie wiem, przytaczając teraz w ekstraklasie, no puszczę mhm. no są bez stadionu i muszą jeździć i grać na Wygnajewie, tak? W sensie na Wygnajewie mówiąc, bo na fajnym stadionie grają, ale nie grają u siebie. No, no. no i takich przypadków było wiele. Przykład Rakowa, gdzie awansował do ekstraklasy, jeździł po Bełchatowie. No, no i co z tego? No, no, no i teraz, no na przykład, i teraz Raków zdobył mistrza Polski, osiągnął maksimum w pucharach, a, a teraz w jaki sposób zachęcić zawodnika, żeby przyszedł do Rakowa? Prócz tego, że zdobył mistrza polski. No tak, ale to, to mówię o takich. Mogłem odbić piłkę od razu, oczywiście, że no, pieniędzmi. No no ale ty, to, no to, to... I to jest jeden z sposobów, bo taki zawodnik, jak ma wybór Legię, Lecha czy Raków, mimo tego, że Lech czy Legia nie zdobyli mistrza, no Raków był w tym sezonie najlepszy, no to wielu zawodników patrzy, okej, okay, na bazę, na miasto, tak, na to. Tak, tak. No i to są rzeczy, z którymi się później mierzysz, bo czym poziom wyżej ten zawodnik będzie też miał inne wymagania. Znaczy, generalnie powiem szczerze, jak się spojrzy na ten dołek, Więc to to jest... mimo tej nowej trybunki, to tak Jasne. człowiek myśli, kurde, 21 wiek, tam. Takie badziewie jeszcze w dalszym ciągu To jest, jest, uważam, błędne myślenie błędne koło. To powinno iść wszystko razem w parze. To nie można rozgraniczać tego, uważam. Ale punktem wyjścia dla mnie jest, są warunki i miejsce pracy. No to jest podstawa, tak? Muszę mieć na tym pracować, muszę mieć mhm. gdzie wykonywać swój zawód. Niech pan jeszcze powie, po tych latach poza Zieloną Górą, to kariera pańska poszła w takim kierunku, jak pan chciał, wymarzył sobie, wszystko okej, okay, czy gdzieś było nie tak? Coś. Ja jestem zadowolony z tego, zawsze za cel dawałem sobie, żeby choć na chwilę zagościć w, ekstra, w Ekstraklasie, zadebiutować w Ekstraklasie, zagrać w niej i, i cel swój osiągnąłem. Ktoś powie, że mi, minimalistyczny, nie do końca, bo, bo wierzyłem, miałem cele też dalekosiężne i dużo większe niż Ekstraklasa, ale to był takie minimum, które chciałem spe, spełnić i i zawsze to sobie obiecałem i tacie obiecałem, że, że zagram w tej Ekstraklasie, bo bo też wiele włożył, żebym w tą piłkę grał, i, i dopełniłem. I jakkolwiek to zabrzmi, jestem z siebie zadowolony, jestem z tego zadowolony. No, wiadomo, że pewnie ktoś powie, mógłbym więcej wycisnąć. Pewnie tak, pewnie tak, ale. A to czemu pan nie wycisnął? A gdybym wiedział, to bym wycisnął. No. <laughs> Okej, okay, a teraz tak brutalnie mówiąc, to wrócę do tego, o czym mówiliśmy trochę na początku. Trochę ta Lechia, to nie chodzi, żeby jakoś deprecjonować Lechię, ona jest jakby trochę pożegnaniem z tą wielką piłką, jednak. Czy pan jeszcze gdzieś w głowie sobie myśli, że okej, okay, wrócę, z rodziną pobędę, pogram, dam coś z zielonej górze Lechi, a może jednak jeszcze z tego poziomu gdzieś się uda wrócić, tak? Czy jednak żegnam się, wiem, że to już moja końcówka, gram trzeciej lidze, powoli przechodzę na status trenera i tutaj będę pracował jako trener. Może potem gdzieś się wybije jako trener gdzieś indziej, ale na razie jednak tutaj będę, no jednak niżej, a żegnaj wielka piłką. Tak jak powiedziałem wcześniej, no jestem świadom tego, że wracając do, do Lechy, do trzeciej ligi, mogę mieć problem z tym, żeby, żeby wrócić na poziom chociażby pierwszoligowy. No, ale zakładam też taką opcję i w co wierzę, że, że ten poziom przynajmniej centralny osiągniemy wraz, wraz z Lechią. Więc to z jednej strony można to tak odbierać jako, jako pożegnanie z, tą, z tym poziomem centralnym, z tą pierwszą ligą, ale z drugiej strony. Wcale nie wykluczam, że, że z Lechią tego nie zrobimy. No. Ja tego tak nie traktuję, pożegnanie, bo to jest złe słowo. Znaczy, bo to cał, cały czas to, to, to przejście, tak o te dwie mm. klasy niżej, to jest takie no cały tak, czas. tak, ja to rozumiem. Mimo, że, że to... pan to wyjaśnił, to człowiek tak sobie myśli, kurczę, to tak jak ja, ja bym, nie wiem, z Radia Zachód, z Radia Zielona Góra szedł do radiowęzła w jakiejś tam fabryce, tak? To bym to, 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 to sobie pomyślał, kurczę, no to, to ja już jednak zdegradowano mnie troszkę, tak? No, no no tak, no pan może by tak pomyślał, ja wiem, wiem do czego pan zmierza, ja w ten sposób na pewno znaczy, nie rozumiem, co pan powiedział, dlatego tak, nie chcę, żeby pan tak. powtarzał to jeszcze raz, nie, natomiast nie, to jest, jest jednak różnica dwóch klas, to jest no zdecydowanie, różnica, to jest tak? fakt ja od tego nie uciekam. No, taką podjąłem decyzję, a nie inną mi nie traktuje tego w kategoriach e, nie wiem, upadku, czy jakkolwiek tego nazwał, tylko wręcz przeciwnie, myślę też pod kątem przyszłości, bo na pewno tu Lechia otworzy mi drogę jeszcze wiadomo jako zawodnikowi, ale też jako, jako przyszłemu trenerowi, bo chociażby rolę, którą będę teraz pełnił, dla mnie to jest kawał doświadczenia, które zdobędę, a mając 32 lata, wiadomo, z jednej strony strony mógłbym jeszcze grać, ale też nie ma co się ukrywać, bliżej, nimi, bliżej mi jest do końca niż dalej. Tak? No i trenerzy więc... teraz coraz młodsi też Dokładnie... pojawiają się nawet przecież na najwyższym Dokładnie poziomie. Dokładnie tak. tak, więc tak. Ja, też, ja też czuję, że coraz bliżej mi jest do tego, żeby, żeby być tym trenerem pełną parą, ale, ale jeszcze nie teraz, ale, ale mówię, ta, ta myśl we mnie kwitnie i, i ona w pewnym momencie nastąpi. No, no ja też patrzę przyszłościowo, tak? No więc... Ja w każdym ciarze razie ze swojej decyzji jestem bardzo zadowolony i cieszę się, że wróciłem chociażby do pana i możemy tu teraz rozmawiać. Bo A to pa... kończymy niestety teraz. Bo ne? pamiętam ostatni raz jak, w... jak wszedłem tutaj, panu mówiłem, to pamiętam jak tu byłem, to było z 12 czy 13 lat No ja tego temu, nie pamiętam. Ja pamiętam. Gdzieś jakieś zdjęcie odkopię, to panu wyślę. I o czym my rozmawialiśmy nie wtedy? Mam, pewnie o piłce, ale to <laughs> <laughs> nie wiem. O UKP Zielona Góra pewnie, pewnie tak, tak? bo to był chyba ten moment, gdzie żeśmy właśnie wtedy w UKP na Góra mieli ten dobry okres, więc, więc to są fajne wspomnienia, że teraz jak wróciłem do Zielonej Góry też, no, miło mi się zrobiło, jak... Tak byliśmy Zobacz. młodzi, a teraz już tak stare chłopaki, co? Ale jeszcze <laughs> mamy coś do zrobienia, więc... Tak jest, tak jest. Do boju w takim <laughs> razie. Rafał Figiel, Lechia Zielona Góra. Yy, piłkarz? Asystent trenera i jeszcze trener w Akademii Piłkarskiej, a Morawskiego, jak rozumiem, tak? Tak, tak. No to fajnie. Gratulacje tak. w takim razie. Dziękuję bardzo. Jak się pan z tym dobrze wszystkim czuje, to bardzo dobrze. Tak. 224 roku najlepszego w życiu, w karierze, proszę rodzinie, za którą pan przyjechał. Yy, Pogratulować i podziękować, chyba że żona yy, nie wiem, czy wymusiła na panu, czy nie. nie, nie to już nie, nie. wasze są sprawy. Pomogła mi w decyzji powiedzieć. Ale jak ona, tak jak mówiłem przed tą rozmową, jak ona za panem jeździła, to teraz pan za nią wrócił i bardzo dobrze, tak jest. Trzeba odpłacić, tak? No, poniekąd tak, ale to bardziej zrobiłem z, z tego, że po prostu no, no, z miłości do nich i tyle, no bo jestem ojcem, jestem mężem, i to jest dla mnie najważniejsza rzecz. Super się skończyła ta rozmowa. Dziękuję Takimi bardzo. Takimi pięknymi słowami. Dzięki serdeczne. <gry> Dziękuję.